Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Jako korepetytor online z przedmiotów ekonomicznych chciałam Wam ze statystyki matematycznej dzisiaj omówić przebudowę przedziałów ufności dla odchylenia standardowego w przypadku, gdy mamy dużą próbę. Trzeba zacząć od tego, że w treści zadania po pierwsze trzeba się zorientować, czy próba jest duża, czy próba jest mała. Jeżeli jest napisana przykładowa treść, w badaniach budżetów rodzinnych zbadano 100 gospodarstw domowych w województwie dolnośląskim i otrzymano z tej próby dane. Średnia miesięczna za telefon wynosiła 80 zł, a odchylenie standardowe 30 zł. Jeżeli mamy polecenie wyznaczyć przedział ufności dla odchylenia standardowego miesięcznych wydatków na telefon i mamy podany poziom ufności 0,9, czyli 90%, to tu trzeba zauważyć najważniejsze, że mamy zbudować przedział ufności nie dla średniej tych miesięcznych wydatków, tylko dla odchylenia standardowego. I w tym momencie trzeba się zastanowić, co z tą wielkością próby. Bo w przypadku przedziału ufności, czy dla odchylenia standardowego, czy dla wariancji, najważniejsze jest to określenie, czy próba jest mała, czy próba jest duża. Bo w przypadku, gdy próba jest duża, czyli już powyżej 30, ja osobiście byłam nauczona, że próba jest duża, gdy liczy już powyżej 30 obserwacji, a u nas tych obserwacji jest 100. Niektórzy mają przyjętą tą granicę 60, a niektórzy 80, a niektórzy to w ogóle dopiero 120 jednostek. Wszystko zależy od wykładowcy, a więc pamiętajcie o tym, że to, co powiedział wykładowca ćwiczeniowiec, to jego przyjęcie tej granicy na rozdzielenie mała, a duża próba, to jest najważniejsze. Ja przy założeniu, że przynajmniej 30 obserwacji, to uznaję, że jest to próba u mnie duża. Co robię w związku z tym, żeby zbudować przedział ufności dla odchylenia standardowego? Przedział ufności dla odchylenia standardowego lub wariancji w danym rozkładzie w przypadku dużej próby jest ważne, ile wynosi współczynnik ufności. Ja ufam na 90% i w tym momencie przy dużej próbie ja korzystam z rozkładu normalnego. Przy rozkładzie normalnym jest ważne to, że jeżeli współczynnik ufności jest 90%, to poziom istotności wynosi dopełnienie, czyli 10%, czyli zapisane matematycznie 0,1. A teraz jest pytanie, skąd ja wzięłam właśnie to 1,64? Jeżeli już, że tak powiem, z praktyki nie wiecie, że to jest zawsze 1,64 w rozkładzie normalnym, otwieracie na przykład tablicę dystrybuanty rozkładu normalnego. One w wersji papierowej wyglądają przynajmniej tak, jak tutaj mamy, to jest skan jakiegoś tablic. I jak korzystać, jak wyciągnąć z takich tablic wartość 1,64. Jeżeli teraz z powrotem przełączymy się do naszego zadania, widzimy, że alfa wynosi 0,1, a w tablicach dystrybuanty szukanie wartości krytycznej z rozkładu normalnego jest no może trochę kłopotliwe, ale do nauczenia. Musimy sobie w głowie albo na kalkulatorze, albo na papierze przeliczyć na 1 minus alfa przez 2. A więc ja sobie zapiszę 1 minus 0,1, ale podzielone przez 2. Jeżeli to sobie policzę, to mam 1 minus 0,05. Ta wartość, którą ja potrzebuję, to jest 0,95. I tą wartość 0,95 szukam w tablicach dystrybuanty rozkładu normalnego, gdzie ona się mieści w środku. Jeżeli ja sobie zauważę, że tu jest 0,5 i tak generalnie te wartości rosną prawie do jedynki, dla wartości dystrybuanty od dodatnich, to gdzieś w środku od 1,64, czyli zobaczcie tak, no generalnie te wartości rosną, ale 0,948, 0,949 jest blisko już tego, co ja potrzebuję, ale kolejna wartość 0,95, 0 i tak dalej jest już dalej
i ta bliższa wartość jest tej, której ja potrzebuję. Czyli tu jest poszukiwana gdzieś w zaokrągleniu ta wartość, poszukiwana przeze mnie 0,95. I wartością krytyczną jest suma z wiersza, czyli 1,64 i z kolumny, czyli 0,04, czyli poszukiwaną przeze mnie wartością krytyczną w tym przypadku jest 1,64. Przełączając się z powrotem, cofam te obliczenia, bo one były tylko dla nas tak robocze i wpisujemy 1,64 jako potrzebną wartość z rozkładu normalnego. Co jest nam potrzebne dla wyznaczenia przedziałówności dla odchylenia standardowego? No właśnie to, żeby z treści zadania wyciągnąć, że odchylenie standardowe wynosiło 30 zł. Dalej, to my szacujemy sigmę, czyli sigma to jest odchylenie w populacji generalnej. Ona nie zawsze jest określona, ile ona ma tych gospodarstw domowych, bo na pewno jest ich w województwie dolnośląskim więcej niż 100 i nie zawsze jest ona z góry określona, jak jest liczna, ale jest na pewno bardziej liczna niż 100 gospodarstw domowych. Jeżeli wiemy, że liczba obserwacji, czyli tak zwana wielkość próby wynosi 100, musimy w tym momencie, to jest ta wskazówka, o której już mówiłam, ocenić wielkość próby. Jeżeli próba byłaby mała, stosujemy przedział dla wariancji. On tam korzysta faktycznie z rozkładu chi kwadrat, tak łatwiej rozróżnić te wzory, a gdy próba jest duża, tak jak w naszym przypadku, stosujemy wzór na przedział ufności dla odchylenia standardowego, które faktycznie bazuje na rozkładzie normalnym, dlatego tutaj potrzebna była ta wartość krytyczna z rozkładu normalnego. Próba u nas jest traktowana jako liczna, a podana wariancja jest zwykłą wariancją obciążoną, czyli musimy w tym momencie zbudować przedział ufności dla odchylenia standardowego. Ja tu ciągle wracam do tego tematu wielkości próby, ale to jest bardzo, bardzo ważne. A więc macie wzór podany na przedział ufności i on oznacza to, że sigma zawiera się między tym, a tym krańcem przedziału i prawdopodobieństwo tego, że sigma jako odchylenie standardowe w populacji generalnej zawiera się między tym, a tym krańcem przedziału wynosić u nas w tym zadaniu będzie 90%. A więc gdy podstawię odchylenie standardowe i tutaj, tu przemnożę pierwiastek z 2 razy 100, bo tyle wynosiła próba, a tu w podstawie 1,64 jako wartość znaleziono w tablicach rozkładu normalnego i tu zrobię minus, a tu zrobię plus, to podstawienie wydaje się bardzo proste. Ale jeżeli się, jak rozumiem, zadania nigdy nie widziało albo nie rozumie go, bo było źle tłumaczone, co częstym jest takim przyczynkiem do zaglądania do YouTube'a, widzimy, że po obliczeniu otrzymujemy przedział. Przeliczcie to sobie samodzielnie, jak najbardziej jest to mile widziane. Mamy już zbudowany ten przedział ufności. P to jest jak prawdopodobieństwo, 0,95 też jest elementem stałym i sigma też. Naszym zadaniem było policzenie lewej, jak i górnej granicy przedziału, w jakim może się zawierać sigma, czyli odchylenie standardowe w populacji generalnej. Zostaje nam już tylko zapisanie interpretacji, a więc możemy powiedzieć, że przy podanym współczynniku ufności u nas 90% odchylenie standardowe wyników tych wydatków za telefon, poniesionych wydatków, zawiera się w przedziale od do w złotych. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube plus projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom,
dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.